zagram z Wami w otwarte karty. Kompletnie nie liczyłem na tę konferencję, ponieważ już jak dobrze wiecie, od kilku ładnych miesięcy wszystkie informacje, o których Wam mówiłem i na bieżąco informowałem Was na kanale YouTube czy na Twitterze, w 100% się potwierdziły. I po samej konferencji nie oczekiwałem zbyt wiele, ale jak się okazuje, biorąc pod uwagę koniec samej prezentacji oraz to, co się działo po samej prezentacji, okazuje się, że jest... cóż... Andrzejku, jest naprawdę... dobrze. Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w nowym odcinku po konferencji, w której to podsumowujemy sobie wszystkie nowości i zmiany, jakie mają zostać wprowadzone w nowych iPhone'ach, które już do sprzedaży wejdą 22 września i już zaznaczam, że od 15 września macie możliwość składania zamówienia preorderów. Nie wiem, czy teraz będzie przygotowany link od Komputronika, natomiast jeżeli nie będzie przygotowany, to ja na pewno w link opisie wrzucę, jak już będzie gotowy. Jednak mam wrażenie, że Wy przyszliście tutaj głównie po to, aby posłuchać w ciągu 10-15 minut całego podsumowania tej blisko półtora godzinnej konferencji, zatem bez zbędnego przedłużania zapraszam. Pierwsza część konferencji, nie ukrywam, nie do końca mi odpowiadała. Cały segment Apple Watch był niesamowicie nudny. Oczywiście został zaprezentowany Apple Watch serii 9, Apple Watch Ultra serii 2 oraz napomknięto trochę o Apple Watchu SE, który od teraz kosztuje 1299 zł, ale do ceny jeszcze na pewno wrócimy. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o sam segment skupiony na Apple Watchach, rewelacji tutaj absolutnie żadnych nie widzę. Powiem wprost, jeżeli korzystasz z Apple Watcha serii 6, 7, 8, to absolutnie nie widzę żadnych sensownych argumentów, żeby przesiadać się na tegoroczne modele serii 9 i bardzo podobnie myślę na temat Apple Watcha serii drugiej, jeżeli chodzi o Apple Watcha Ultra. No dobrze, zatem co się zmieniło w Apple Watchach? Tutaj zmian absolutnie wielkich nie ma. Nowy procesor S9, warto też wspomnieć, że Neural Engine jest dwa razy szybszy. Dużo funkcji, o których było mówione, znajdziemy we wcześniejszych wersjach Apple Watchy oraz jedyna, moim zdaniem, największa nowość to możliwość obsługiwania Apple Watcha gestami palców. Tak, moi drodzy. I bardzo podobna funkcja tyczy się Apple Watcha Ultra drugiej generacji. Natomiast jeżeli chodzi o samego Apple Watcha Ultra, tutaj również wielkich zmian nie ma. Faktycznie to, co wzbudziło moje największe zainteresowanie w Apple Watchu Ultra S2, to bardzo duża szczytowa jasność na poziomie aż 3000 nitów. Natomiast biorąc pod uwagę te baterie, które nigdy w Apple Watchach, czy to tych standardowych, czy stalowych, czy SE, czy tych Ultra nie należały do najlepszych, no to mimo wszystko boję się trochę o baterię, natomiast w dalszym ciągu Apple poinformował na konferencji, że bateria powinna wytrzymać do 36 godzin. No cóż, jak na Apple może i dobrze, jak na smartwatche moim zdaniem bardzo, bardzo słabiutko. Jeżeli chodzi o same ceny Apple Watch, tak jak powiedziałem, Apple Watch SE zaczyna się od 1299 zł, Apple Watch serii 9, oczywiście aluminiowy, od 2249 oraz Ultra potaniał 4499 zł. I to jest dla mnie po całej tej konferencji jedna z dwóch największych niespodzianek. Urządzenia z racji kursu dolara są po prostu tańsze, ale mimo naszego polskiego zachwytu, nie oszukujmy się, te kwoty nadal nie są małe. Ewidentnie przyda się nie tylko satysfakcjonująca, ale i dobrze płatna praca. I w tym miejscu pojawia się partner dzisiejszego odcinka, jakim jest platforma The Protocol. I aby była jasność, nie chcę Wam tutaj nic sprzedawać, a dać możliwość zarabiania większych pieniędzy oraz szansę rozwoju osobistego. Czasy są jakie są, finansowo niełatwe. Być może części z Was od jakiegoś czasu chodzi po głowie znalezienie nowej, lepiej płatnej pracy. Czy najzwyczajniej w świecie wygodniejszej. Praca zdalna, hybrydowa, bardziej elastyczna niż dotychczas. Po 10 latach pracy na etacie jestem Was w stanie w pełni zrozumieć. Nie zawsze bywało kolorowo. Dlatego lepiej zmienić pracę, a nie swoje warunki. The Protocol to zbiór konkretnych i sprecyzowanych ofert pracy w branży IT dla prosów, ekspertów czy po prostu kandydatów chcących poprawić swoje życie, a także sytuację finansową. Wyszukiwanie oferty po projekcie, dobór trybu pracy, zdalna, biurowa czy w trybie hybrydowym, możliwość zadawania niezobowiązującego pytania rekruterowi jeszcze przed wysłaniem swojej kandydatury, ustalenie widełek zarobkowych, wybór miasta czy samej specjalizacji, IT admin, mobile, security, helpdesk i wiele więcej. Jeżeli siedzicie w branży IT albo chcielibyście rozwijać się w tym segmencie, mając szeroki wachlarz wyboru stanowisk oraz rodzajów umowy, jestem przekonany, że Protocol będzie miejscem, które Wam w tym pomoże. Szczegóły jak zawsze pozostają w opisie pod materiałem. Zamiast coś brać od kogoś, firma woli dać coś od siebie, szansę zmiany swojego życia. Sam zrobiłem podobnie 6 lat temu, z perspektywy czasu nie żałując takiego posunięcia. I tak jak kiedyś mówiłem, chyba dlatego tak bardzo ufam The Protocol. No i drugi segment, który został poświęcony iPhone'om i tutaj mam wrażenie, że wszystko, dosłownie wszystko to, co mówiłem Wam w ciągu ostatnich miesięcy, zostało potwierdzone bez najmniejszych odstępstw od
normy. Jeżeli chodzi o iPhone'a 15, mamy lekko zakrzywiony tył, nie myląc z zakrzywionym ekranem. Mamy nowe wersje kolorystyczne. Od teraz wszystkie iPhone'y podstawowe 15 są w kolorze matowym. W dalszym ciągu mamy dwie wersje, tę podstawową oraz wersję z plusem. Została wprowadzona dynamiczna wyspa. Aparat główny od teraz ma 48 megapikseli wraz z możliwością kadrowania teleobiektywu do 12 megapikseli. Sporo mówiono o znacznej poprawie zdjęć względem modelu 13 czy 14 oraz jeszcze napomknięto o satelitarnym serwisie na 2 lata totalnie za darmo. Moi drodzy, podsumowując samego iPhone'a 15, mam wrażenie, że gdyby Apple pokusiło się o danie tych może już nawet nie 100, 20, a 90 Hz, byłby to naprawdę smartfon kompletny, w miarę kompletny jak na Apple'a, jeżeli ta cena byłaby taka, jaka jest. Ponieważ po obniżkach cen iPhone 15 zaczyna się od 4699 zł, a przypominam, że 14 zeszłoroczna zaczynała się od 5199 zł. Wersje gigabajtowe w dalszym ciągu pozostały niezmienne. I naprawdę patrząc obiektywnie z boku, moim subiektywnym zdaniem, gdyby dodano do tego te 90 Hz, byłby to naprawdę bardzo, bardzo solidny telefon. Tym bardziej, że od teraz historycznie już oficjalnie w nowych iPhone'ach 15, 15 Plus, 15 Pro oraz 15 Pro Max mamy złącze USB-C. Natomiast z tego co zauważyłem, nie było żadnych informacji na temat tej przepustowości. Powiedziano w modelu Pro, że jest USB 3.0, więc wnioskuję, że ta prędkość jest szybsza. Natomiast jeżeli chodzi o modele 15, nie było zbyt wiele do powiedzenia. Myślę, że w recenzjach w ciągu najbliższych kilku tygodni to wszystko wyjdzie. No dobrze, ale clue całej konferencji był iPhone 15 Pro oraz 15 Pro Max. Zatem jakie różnice możemy dostrzec? Przede wszystkim aparat. Gdzie iPhone 15 będzie miał, jeżeli chodzi o zoom optyczny, taki sam, maksymalnie trzykrotny. Natomiast w modelu Pro Max będzie pięciokrotny. Do ceny również za chwileczkę przejdę, bo tutaj znowu bardzo, bardzo miła niespodzianka. Znaczy, bardzo miła niespodzianka. No ceny są niższe niż były w zeszłym roku, natomiast one nadal nie są niskie. Wszystko się potwierdziło, iPhone 15 Pro oraz 15 Pro Max jest wykonany z tytanu. Mamy przycisk akcji, który zastąpił już wysłużony ten pstryczek do wyciszania albo włączania dźwięku urządzenia. Pod przycisk akcji będziemy mogli podpiąć kilka dodatkowych funkcji, o tym również Wam już wspominałem. Modele, jeżeli chodzi o same rozmiary, niezmienne. Przekąt na 6,1 oraz 6,7 cala. Oraz druga i ostatnia największa rzecz, która wzbudziła moje największe zainteresowanie, to nowy procesor A17 Pro. Po raz pierwszy u Apple'a i chyba nawet w ogóle na rynku, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, wykonany 3-nanometrowym procesie technologicznym. Z tego co mówi się na temat plotek, 2-nanometrowy proces technologiczny ma zostać wprowadzony od roku 2025, ale to jest jaka ciekawostka, wracamy do modelu. Pozbyto się wersji złotej, od teraz mamy 4 modele. Ciemny, Space Black, niebieski, tytanowy oraz srebrny. Ale kolory, szybszy USB-C czy mniejsze ramki to jedno. Najważniejszy jest sam procesor, ponieważ Apple postanowiło wprowadzić w nim po pierwsze ray tracing i oczywiście to nie jest nowość, bo Samsung już swojego czasu marketingowo uderzał w wprowadzenie w swoich galaktykach ray tracingu. Ale druga najważniejsza rzecz to to, że Apple uderza w gaming. I to jest dla mnie niesamowite. Mam wrażenie, że cały iPhone 15 Pro oraz 15 Pro Max z nowym procesorem A17 Pro to taki lekki pstryczek w nos dla Sony oraz PlayStation Portal. Mianowicie z naszego iPhone'a, jak się okazuje, już niedługo będziemy mogli zrobić pełnoprawną konsolę gamingową, która nie powstydzi się naprawdę dużej mocy obliczeniowej, bo z tego co zostało poruszone na konferencji, na iPhone 15 Pro oraz 15 Pro Max możecie na luzaku odpalić takie gry jak zbliżający się nowe Assassin i to ma się pojawić w 2024. Na urządzeniu będziemy mogli grać także w The Division, Resident Evil Village oraz Resident Evil 4 Remake. Powiem Wam wprost, poza cenami, które po konferencji wzbudziły bardzo pozytywne emocje, a przynajmniej jeżeli mówimy o rynku polskim, to właśnie procesor A17 Pro najcieplej rozgrzał moje bardzo znudzone serduszko po całej tej konferencji. No jeżeli w tę stronę uderza Apple i jeżeli tak ma wyglądać przyszłość mobilnego gamingu, to ja jak najbardziej się piszę. Oczywiście ja tylko i wyłącznie mogę teraz się wypowiadać po tym, co usłyszałem, po tym, co sobie tam w głowie przetłumaczyłem, jeżeli chodzi o samą konferencję. Natomiast na pewno na długofalowe testy przyjdzie czas, kiedy już odbiorę swoje urządzenia i będę mógł Wam to przedstawić, czy faktycznie to, co mówili na konferencji, ma rację bytu. Ile kosztują nowe iPhone 15 Pro oraz 15 Pro Max? 15 Pro zaczyna się od 5999 zł, zatem jest 500 zł taniej niż zeszłoroczny model 14 Pro, a model 15 Pro Max zaczyna się od 7199 zł, z zaznaczeniem, że modele mniejsze Pro zaczynają się od 128 GB, a model 15 Pro Max
to podstawka 256 GB. Ceny są duże, ale są też zauważalnie niższe względem tego, co było w zeszłym roku, ale tak jak mówię, to pewnie wynika z kursu dolara. I to też jest, moi drodzy, historyczny moment, bo z tego, co kojarzę i z tego, co staram się śledzić tę branżę, od 2007 roku jeszcze nigdy Apple nie obniżyło cen za swoje urządzenia. Oczekiwaliśmy podwyżek, co najwyżej tych samych cen, a jak się okazuje, ceny w tym roku są niższe. Zatem podsumowując, moi drodzy, krótko całą tę konferencję. Czy była fajna? W połowie, w sensie od modeli iPhone'a coś tam zaczęło się ruszać. 15 mam wrażenie, że będzie się sprzedawać lepiej, chociażby ze względu na dynamiczną wyspę, poprawiony aparat, trochę przeprojektowany design, no i ten matowy tył, myślę, że będzie się sprzedawać lepiej niż zeszłoroczna 14, a 15 Pro wraz z tymi nowymi procesorami to dla mnie jedno wielkie wow i jedna wielka ciekawostka, co to ostatecznie przyniesie w przyszłości. Natomiast jeżeli chodzi o Apple Watcha serii 9, jeżeli chodzi o Apple Watcha Ultra 2 oraz SE, no to tutaj wielkich, jakichś drastycznych, ogromnych zmian nie ma. Apple Watcha Ultra na pewno nie będę kupować. Jeżeli chodzi o serię 9, to myślę, że jeden z moich domowników to urządzenie dostanie, więc spodziewajcie się również recenzji. No wielkich jakichś tam rewolucji nie ma, z tego co pamiętam, chyba nawet nie było za bardzo mówione na temat tego, kiedy ostatecznie pojawi się iOS 17, ale jeżeli się mylę, to jak najbardziej, moi drodzy, mnie poprawcie. I cóż, chyba byłoby to wszystko. Nie byłoby wszystko, moi drodzy. Organizuję dla Was konkurs tego miesięczny. Konkurs na wrzesień, w ramach którego do wygrania macie 1000 zł ode mnie prywatnie, czyli możliwość obniżenia wybranego przez siebie urządzenia w sklepie Computronic. Link jak zawsze pozostawiam w opisie pod materiałem. Krótko mówiąc, przypominam zasady. Ty wybierasz sobie produkt, jakikolwiek chcesz. Chcesz sobie obniżyć cenę nowych iPhone'ów o dodatkowe 1000 zł ode mnie? Nie ma problemu. Konkurs trwa do końca miesiąca. Wybierasz urządzenie oraz w komentarzu pod filmem argumentujesz, dlaczego to ty powinieneś zgarnąć to dofinansowanie 1000 plus od Niantycbana. Wszystkie szczegóły konkursu jak zawsze pozostawiam w opisie pod materiałem. Ja Wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmu do końca. Bardzo to doceniam i bardzo dziękuję, że dotrwałeś, mój drogi, do końca tego materiału. My widzimy się, myślę, że jeszcze w tym tygodniu raz albo dwa. Cóż, dziękuję serdecznie. Jeżeli materiał okazał się dla Was pomocny, gorąco zachęcam, choć nie zmuszam, o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem oraz pozostawienie subskrypcji na kanale. Dla Was to pierd, a dla mnie w dalszym ciągu możliwość rozwijania tego kanału. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru, czy tam nocy, kiedy Ty to oglądasz. See ya!